Koniec z tym wszystkim, podsumowania kwietnia nie będzie. Cześć, tu Per42 i dzisiaj podsumujemy sobie marzec, który był dla mnie miesiącem czytelniczo lepszym niż się spodziewałem. W ogóle ostatnio tak jakoś udaje mi się więcej czytać, mimo że to się tak przez ostatnie kilka dni praktycznie skończyło, ale o tym powiem wam dopiero przy planach czytelniczych. Lecz zanim przejdziemy do książek, zanim przejdziemy do góry przeczytanych, góry, słyszeliście to co ja powiedziałem, tak? Naprawdę dużo książek udało mi się przeczytać w ostatnim czasie, to będzie, od razu zaznaczę, podsumowanie marca z plusem, czyli marca i odrobiny kwietnia, ponieważ podsumowania kwietnia nie będzie. Nawet jeżeli jakimś cudem miałbym kiedy je nagrać, to nie będę go nagrywał, ponieważ są inne rzeczy. Matura, jeżeli na przykład inny dla was będę miał projekt na zasadzie, o czym zaraz wam powiem, no to ten projekt, ale podsumowania kwietnia od razu mówię nie będzie. Będzie zbiorcze podsumowanie kwietnia i maja, jeżeli przeżyję matury. Pierwsza rzecz, czyli matura i czytanie, a raczej nie czytanie, ponieważ celowo przesunąłem czytanie w hierarchii ważności rzeczy do zrobienia na sam dół. Ponieważ nauka jest ważniejsza, jakieś takie duże projekty, a propos których jestem jakoś zobowiązany, też są ważniejsze. Ten czas totalnej mobilizacji, który będzie trwał do 18 maja, jak już wam mówiłem w poprzednim podsumowaniu. Druga sprawa, moi widzowie, kocham was, naprawdę, mimo że wam to powtarzam cały czas, że jesteście świetni, niezastąpieni, wspieracie mnie niesamowicie, ale to, co wydarzyło się przy poprzednim podsumowaniu miesiąca, przy podsumowaniu lutego, to jest prawdziwa magia. Powiedziałem wam, że zazwyczaj na koniec filmu mówię o łapka w górę. Powiedziałem w tamtym filmie wcześniej i wy pamiętaliście, że żeby wesprzeć moje nocne starania przy nagrywaniu tego wszystkiego, wsparliście mnie taką ilością łapek w górę, że naprawdę, naprawdę, naprawdę muszę wam z całego serca podziękować. Druga rzecz, pamiętacie jak wam mówiłem o Facebooku? Pokonaliśmy Marka Zuckerberga przez to, że zrobiliście to, co was prosiłem przy poprzednim filmie, czyli włączenie powiadomień na moim fanpage'u P42. Jakby te zasięgi, które traciłem przez to, że miałem im płacić za to, że wy zobaczycie to, co ja wrzucam, zupełnie zniknęło. Jakby wsparcie z waszej strony i no jakby zachłanność Facebooka wyrównały i jest tak, jak było kiedyś. Więc jesteście naprawdę najwspanialszymi widzami na świecie. Nie wiem, czy ktoś ma takich super widzów jak ja. Nie będę sprawdzał. Dla mnie wy jesteście najlepsi i musicie o tym pamiętać. Trzecia rzecz, już taka tak naprawdę najmniejsza. Bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ powiedziałem wam, że na Goodreads dużo takich aktualności właśnie a propos mojego czytania zamieszczam. Wy tam weszliście, obserwowaliście mnie, pisaliście do mnie i jakimś magicznym cudem jestem teraz, na obecną chwilę, nie wiem jak to jest w momencie, kiedy wrzucam ten film, najczęściej obserwowanym profilem na Goodreads w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce. Wow, zwłaszcza, że ja z Goodreads tak korzystam aktywnie początku tego roku, zacząłem wam tam wrzucać te aktualności, więc no wow, to wszystko dzięki wam. Tak więc tak jak mówię, kocham was i dzięki za to całe wsparcie. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do tego stosiku, to to, że nie wiem czy pamiętacie, kiedyś na moim kanale był film, który się nazywał Najdalszy Wschód. Cały czas jest dostępny do obejrzenia, jakby ktoś się zastanawiał. I no ja w ferie zimowe byłem w innym miejscu, nie takim fajnym jak Tajlandia i Kambodża, ale wydaje mi się, że materiał, który stamtąd nakręciłem, jakby narracja, w którą tam plotłem jakby wydarzenia, może okazać się równie ciekawa. I ja ten film już bardzo dawno miałem opublikować, ale nie mogłem się zebrać do montowania. A ostatnio się okazało, że usiadłem do materiału dosłownie na 2 godziny i film jest prawie gotowy. Więc, moi drodzy, sequel, że tak powiem, Najdalszego Wschodu pod koniec kwietnia planuję go opublikować. Dlatego właśnie czytanie troszkę schodzi na dalszy plan, ponieważ wiem, że poczytać mogę po maturze, a im jakby szybciej puszczę wam ten film, pojawi się zwiastun, pojawi się coś jeszcze i pojawi się film. Także, no, moi drodzy, trzymajcie mocno za mnie kciuki, bo naprawdę jest szansa, że to się uda, że jakoś bardzo mi to nie wpłynie na czas, który poświęcałbym na naukę, na szkołę, więc trzymajcie mocno kciuki i będzie super, bo pamiętajcie, że wy jesteście super, dzięki temu, że wy mnie tak wspieracie, to ja staram się czasem być też super. Teraz książki przeczytane i szybko włączcie adnotacje, ponieważ będzie bardzo dużo tutaj nawiązań. Pierwsza książka, Gromisz Chwał Jacka Łukowskiego, jest to oddzielny film na kanale. Muszę tak wam trochę pomachać, ponieważ karty, czyli to i w rogu ekranu, nie można za często ich dawać. Ponieważ no wtedy się nie da ich dodać wszystkich. Więc teraz wszyscy, którzy nie widzieli Gromu i Szkwału, wchodzą. Następna książka, Powstanie i Jana Troeglisa. Też jest film na kanale. Jak ktoś jeszcze nie widział, to nadrabiamy, nadrabiamy. Po prostu, no co wam tu mogę więcej powiedzieć w podsumowaniach, jak jest cały 10-minutowy film o każdej tej książki. I uwaga, trzecia, najbardziej ukochana przeze mnie w związku właśnie z tym miesiącem fantastycznym z wydawnictwem Sine Qua Non, Pył Ziemi. Moi drodzy, Maastricht automatycznie trafiło do
tych do topki tego, co będzie pod koniec roku, nagrody za rok 2017. Nadrabiamy film. Uwaga, 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 bo zaraz zniknie. Szybko klikajcie, ci co jeszcze nie widzieli, i znika. Dobra. Reszta książek przeczytana przeze mnie w tym miesiącu. Lem, Solaris. Chciałem zabrać się za Lema, ponieważ Lem jest nasz, polski. Lem jest ambitny, to jest science fiction. To nie było do końca to, czego się spodziewałem. Było o wiele bardziej filozoficznie. Było o wiele mniej akcji, której się spodziewałem. Ale z tego, co słyszałem, to nie jest najlepsza książka na jakby takie rozpoczynanie przygody z Lemem. Więc to nie jest na pewno ostatnia książka Lema, po którą sięgnę. Ogólnie ona mi się podobała. Tylko to było jednak troszkę wolniejsze i też trudniejsze niż to, czego się spodziewałem. Mówię, pozytywne wrażenia, ale no, muszę po coś innego sięgnąć, żeby mieć takie prawdziwe zdanie wyrobione. Uwaga, największe rozczarowanie lutego, Marsjanin. I nie zrozumcie mnie źle, jakby ja wszystko napisałem w recenzji na Goodreads, tam jest jakby napisane, co mi się podobało, co mi się nie podobało, i żeby też z wydźwięku tego filmu, żebyście nie pomyśleli, że to jest jakaś totalnie zła książka, ponieważ to jest okej książka, ale to, co o niej mówią niektórzy, to powiem tak, ja się z tym nie zgadzam. Każdemu może się podobać co innego, ale jakby biorąc pod uwagę moje gusta czytelnicze, literackie, też się z tym nie zgadzam. Ta książka jest o połowę słabsza, ta książka jest troszkę rozwleczona, ta książka przestaje być śmieszna w połowie dla mnie, więc no nie, 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 nie. Oczywiście nie żałuję czasu, który poświęciłem na czytanie tej książki, no bo jakby to jest doświadczenie w drugą stronę, bo zazwyczaj ja wybieram książki, które będą mi się podobały. No to tak, po tych zapewnieniach wszystkich z internetu, no nie, no nie, ale najgorzej na świecie nie było, nie zrozumcie mnie źle. Ale zdecydowanie najsłabsza, jaką czytałem chyba w tym roku. Najmniej mi się po prostu podobała, jakoś mnie nie porwała. Ale jak się komuś podobało, to spoko, ja to totalnie szanuję. Wiecie, jak to mówi Jesse the Reader, do którego ostatnio zostałem porównany, pozdrawiam Marta. Jeżeli tobie ta książka się podobała, to super, cieszę się, że ty nie męczyłeś, nie męczyłaś się tak przy czytaniu tej książki jak ja. Tango Sławomira Mrożka, i to jest egzemplarz z biblioteki, ale mam nadzieję, że kiedyś będę miał swój, ponieważ ta lektura bardzo mi się podobała. To nie jest takie zaskoczenie jak przy sklepach cynamonowych, ale zdecydowanie Tango dołączy do moich ulubionych lektur z liceum. Jest coś, co w tej książce mnie totalnie jakby urzekło, że ona jest łatwa do przeczytania, ale tak naprawdę to, o czym jest i jakby jak pokazuje daną problematykę, jest trudne do zrozumienia. A nie tak jak w niektórych książkach, które są trudne do odbioru i jednocześnie też tam mają trudny jakiś przekaz. Bardzo szybko to się czyta, to jest książka na 2-3 godziny, ale za tym stoi ogromny zamysł, mnóstwo tych ukrytych sensów, bardzo gorzka i smutna refleksja na koniec. No, jak mogę nie kochać? Naprawdę fantastyczna rzecz i cieszę się, że to jest ostatnia lektura, jaką się ma w liceum. Chyba wszyscy tak mają, może profil humanistyczny ma coś jeszcze, ale to na zamknięcie takiego sezonu czytelniczego lektur szkolnych to jest naprawdę najlepsza rzecz, bo to jest jednocześnie najbardziej dla dojrzałego czytelnika oraz dla czytelnika, no, który już jest dorosły też w tym sensie, że pomyśli. Ostatnia przeczytana już tym razem w kwietniu książka, czyli trzeci tom Pana Lodowego Ogrodu. Lepszy od drugiego tomu, słabszy od pierwszego tomu, ale jakby magia tego świata, tego cyklu jest tak mi bliska, tak lubię czytać Pana Lodowego Ogrodu, że no zaraz się zabiorę za tą czwarty, co prawda on jest ogromny, to nie jest najlepszy pomysł przy maturze i pewnie to gdzieś będzie lektura taka, nie wiem, lipiec, sierpień tego roku. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry cykl, który powinien być ekranizowany, powinien być adaptowany na najróżniejsze sposoby, ponieważ okładki tego nie wyrażają, ani te, ani to drugie wydanie, bo ja mam takie odczucie, że ani to wydanie nowsze, zintegrowane, jakby nie podkreśla tego magicznego, niesamowitego klimatu, mrocznego klimatu tej książki. I to nie chodzi o taki mroczny, krwawy klimat, ale no o coś innego. Jednak o Ogród Rozkoszy Ziemskich, o te wszystkie nawiązania do ziemskiej kultury. Bardzo, bardzo dobry cykl. Mam nadzieję, że skończy się równie fajnie, jak czytało mi się te 3 pierwsze tomy. Zakupy książkowe, których myślałem, że będzie mało, ale zdałem sobie sprawę, że nagrywam podsumowanie marca plus, czyli kwiecień się też w to liczy. I ta wielka paczka należy do tego miesiąca. Jak ktoś jeszcze nie widział unboxingu, to zapraszam. Zapraszam, bo jest unboxing, jest bardzo dużo książek, żebyście nie myśleli, że ja tak mało kupiłem w tym miesiącu, ale kupiłem coś poza tym. Pozdrawiam Paulinkę z Loru, którą ściskam bardzo mocno, ponieważ ona sobie kupiła na wyprzedaży Kinga, a ja sobie kupiłem pierwszy i trzeci tom Mrocznych Materii w tym naprawdę pięknym, uwaga, 3, 2, 1, P42, Remix 2014.
każdym razie kupiłem roczne materie w tym fajnym wydaniu, ponieważ wiecie, że kocham ten cykl. Bardzo mocno kocham, bardzo, więc jak znajdę gdzieś jeszcze magiczny nóż, no to będę bardzo szczęśliwy. Co prawda nie pozbędę się mojego starego wydania, no bo jakby moje stare wydanie to jest to, od którego zacząłem moją przygodę z tym tytułem, Ronione łzy podczas bursztynowej lunety, ale chcę mieć jednak kolekcjonersko dwa wydania. A co? Jeszcze jedna rzecz i już przechodzimy do planów czytelniczych i powoli kończymy ten film, no bo ile przecież można, przecież nie będziecie mnie słuchać cały wieczór. Bez przesady, co prawda robię czasem live'y, które tyle trwają i mnie słuchacie, więc jestem w szoku. Ostatni bohater. Opowieść ze świata dysku. Dlaczego to do mnie trafiło? Ponieważ ja zbieram kioskową kolekcję ze świata dysku, która się już skończyła. Wysłali mi również to jako prezent, bo jestem taki fajny. Nie no, żartuję. Wysłali to jako na zakończenie kolekcji. To jest, słuchajcie, to jest piękna rzecz. Ja nie wiem, czy wy lubicie świat dysku. Ja lubię, nigdy wam o tym chyba nie mówiłem, ale to nie jest album. To jest opowieść tak bogato i pięknie ilustrowana, że ja nie wiem, dlaczego dotąd jeszcze jej nie przeczytałem. Pewnie jak publikuję ten film, to już jest dawno przeze mnie przeczytana, bo za bardzo wykusiło, no ale przepraszam bardzo. To jest tak ładna rzecz. Świat dysku jest takim niesamowitym miejscem. Kiedyś wam o nim opowiem więcej, chociaż, no mówię, za mało świata dysku czytałem, bo przeczytałem tak naprawdę tylko Kolor magii, Blask fantastyczny, Morta i Straż, a resztę będę nadrabiał dopiero, ale za to się zabiorę chyba dość szybko. Ostatni segment, czyli plany czytelnicze, i zanim wam pokażę te dwie książki, które w okolicach matur sobie będę podczytywał jako taką totalną rozrywkę, totalne wyluzowanie się, no, między egzaminami, tak czytam Drogę Królów. Powoli. I nie oczekujcie, że ją jakoś szybko skończę. Po maturach może to jakoś szybko polecić do przodu, ale tak jak mówiłem, przeczytanie Drogi Królów to jest mój cel na 2017 rok. Słowa Światłości pewnie będą celem na 2018, więc spokojnie poczekacie i się doczekacie. Coś, co czytam w tej chwili, Portret Doriana Graya. Przeczytałem 40 stron, ale ta książka mnie tak jakoś chwyciła od pierwszej strony. Znaczy, ona jest tak nietypowa. To jest zupełnie nigdy nic takiego nie czytałem. Pewnie skończę, no tak, jakoś w trakcie matur, a czytam, bo jest fajne. Zresztą moja mama 42, to przeczytała, jak byliśmy na tym wyjeździe, kiedy kręciłem, prawie wam powiedziałem tytuł Następcy Najdalszego Wschodu, ale wam jeszcze nie powiem tego tytułu. Dowiecie się w swoim czasie. To wtedy moja mama to czytała i powiedziała, że jest super i mam też przeczytać. Także tego, druga książka, którą czytam przedpremierowo i jestem najstraszniejszym człowiekiem na świecie, ponieważ moje kochane wydawnictwo Sine Qua Non wysłało mi Ścianę Burz, na którą czekałem rok. Przed premierą w ogóle nie wiadomo jak wcześniej, ale ja powiedziałem: wydawnictwo, mam maturę, nie wyrobię się na premierę, wiecie. A wydawnictwo powiedziało: spoko. No i tak to wygląda, że w trakcie matur będę się rozrywał właśnie Ścianą Burz, która, jeżeli już wam mogę powiedzieć, przeczytałem, słuchajcie, śmiejcie się, przeczytałem 26 stron. I te 26 stron przypomniało mi, dlaczego Królowie Dary byli tak świetni, byli tak fajni. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam całość, to prawda. Ona, ta książka jest tak gruba. Patrzcie, to jest biały papier, nie? To ma 800 stron. Nie całe chyba, ale 800 stron. Przecież to jest prawie jak Droga Królów. Także, moi drodzy, bo widzicie, że już jestem zmęczony, bo nagrywałem dużo filmów pod rząd, ale wy mnie wspieracie tymi swoimi łapkami w górę, tymi komentarzami, subskrypcjami. Więc jak ja mogę być zmęczony? Tak jak mówiłem, łapko w górę, jeżeli się podobało, komentarze a propos wszystkiego, co czytałem, a propos tego, co wy czytaliście. Piszcie mi, co przeczytaliście i co wam się najbardziej podobało w zeszłym miesiącu. No i ja czekam na te komentarze, czekam na to wasze wsparcie i mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Tak już bez tego, że mam nadzieję, że wam się film podobał i łapki w górę, tak po prostu mam szczerą nadzieję, że ten film wam się podobał. Więc to by było na tyle. Ja się z wami z miłością, z całego serca żegnam. Kiedy się następnym razem zobaczymy? Przed maturami? Trzymajcie kciuki. Cześć! Okej, Paweł, tego, że trzymam za ciebie kciuki na maturze, nie muszę mówić, bo mówię ci to na każdym kroku, ale podsyłam ci na Messengerze super playlistę, która będzie cię inspirować do działania. Paweł, gratuluję pierwszego miejsca na Goodreads. No i w sumie możesz rzucać to czytanie, bo i tak w wakacje nie będziesz miał na nie czasu.